Niemcy próbowali zmanipulować statystyki? Czy Niemcy dalej oszukują na produktach, które sprzedają w Polsce? Historyczne przemówienie Donalda Trumpa. A na koniec oszust, pracownik banku. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować kanał, no i oczywiście zostawiać łapki w górę, jeśli Wam się podoba. A jak zasubskrybujecie, to dostaniecie od razu powiadomienie o każdym nowym filmie. Lub na Facebooku, jeśli zaobserwujecie nasz kanał. Lub zostawicie lajka, ale nie na filmie, tylko na stronie. No to wtedy też będziecie dostawać powiadomienia, do czego serdecznie Was wszystkich zachęcam. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Hello and welcome to the third episode of the joint video project of the Center for Democratic Integrity and Platform Analizuj. In these videos we discuss political and social developments in Europe in the context of... 2,1% PKB przeznaczyła Polska na całkowitą pomoc Ukrainie. To najwyższy wynik na całym świecie. Wynika z danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. Wśród pierwszych 12 krajów brakuje Niemiec, które według Platformy Obywatelskiej pomagają Ukrainie bardziej niż Polska. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii obliczył całkowitą wartość pomocy Ukrainie, zarówno pomoc bezpośrednią, wojskową, humanitarną i finansową, jak i koszty przyjęcia uchodźców. Zgodnie z tą formułą Polska przeznaczyła wsparcie walczącego z moskiewską agresją sąsiada na ten cel 2,1% swojego rocznego PKB. Na drugim miejscu znalazła się Estonia, 1,7% PKB ze znacznie wyższym udziałem pomocy bezpośredniej, a na trzecim Łotwa, 1,3%. Na wykresie opublikowanym przez Financial Times na podstawie danych analityków z Kilońskiego Instytutu pokazano 12 państw. Nie ma wśród nich Republiki Federalnej Niemiec. Niemieccy specjaliści nie pominęli w badaniach swojej ojczyzny. Okazuje się, że wartość całkowitego wsparcia oferowanego przez Niemcy w stosunku do PKB tego państwa jest niższa niż 0,4%, a właśnie Niemcy są wymieniane przez polityków opozycji jako kraj, który pomaga Ukrainie bardziej niż Polska. Nie jesteśmy liderem, bo najbardziej pomagają Amerykanie, potem Niemcy, mówił w Polsce w serwisie Polsat News Grzegorz Schetyna z PO, choć przyznał, że jako państwo ponosimy największy wysiłek, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. Warsaw became the first European capital to have provided Kyiv with much needed military assistance right after the start of the escalation. Pamiętajcie, że ten news pochodzi z TVP Info, zatem i narracja jest bardziej propisowska. Jeśli zajrzymy pod TVN, to z pewnością znajdziemy informacje z drugiej strony barykady. Zresztą, co ja tu będę gdybał? Sprawdźmy to. Wystarczy wpisać w Google, proszę bardzo, Niemcy pomagają bardziej niż Polska TVN24 z takim dopiskiem i od razu macie newsy. Od razu drugi wynik w karcie wyszukiwania na podstawie zupełnie tego samego raportu, na który powołuje się TVP Info, co ciekawe, to jest ten sam raport. Według danych z 20 listopada 2022 roku Niemcy były trzecim krajem pod względem wartości łącznej pomocy zadeklarowanej Ukrainie, pomijając instytucje unijne, które autorzy traktują jak kraj. Instytut szacuje niemiecką pomoc na 5,44 miliardy euro, w tym 2,34 miliarda euro na pomoc militarną, 1,95 na pomoc humanitarną, 1,15 na pomoc finansową. Analitycy w komentarzu zaznaczyli, że Niemcy stały się największym darczyńcą w Europie. Rozumiecie, nie? Problematyka tego zagadnienia jest taka, że z jednego raportu można to inaczej zrozumieć pod warunkiem takim, jaką interpretację przyjmiecie. To coś jak statystyki dotyczące wzrostu minimalnego czy też średniego wynagrodzenia w Polsce. W TVP wam powiedzą, że mamy obecnie najszybsze wzrosty wynagrodzeń w historii Polski, bo tak realnie jest, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie wartość nominalną, czyli tego, co wam przychodzi na konto, bez uwzględnienia chociażby inflacji. A w TVN-ie z pewnością wezmą te same statystyki, ale porównają również chociażby z inflacją, czyli realnym wzrostem siły nabywczej, a nie tylko z cyferkami, które niewiele nam realnie dają, no bo co z tego, że zarabiamy 200 zł mniej, skoro w sklepie wydajemy 250 więcej, nie? I niewiele to realnie daje, że okej, powiedzą nam, że zarabiamy 200 zł więcej. No i wtedy może się okazać, że z tego historycznego wzrostu zarobków tak naprawdę zostaje nam mniej niż mieliśmy przed rokiem. I tak faktycznie teraz jest. Nasze zarobki spadają mimo tego, że rosną. W każdym razie Niemcy pomagają bardziej niż Polska od strony właśnie nominalnej. To znaczy wydały więcej hajsu, ale nieproporcjonalnie do ich gospodarki i liczby mieszkańców, jeśli to weźmiemy pod uwagę. Już nie wspominając o zwyczajnej pomocy humanitarnej oczywiście, której Polska jest zdecydowanym liderem, a ten fakt jest ciężko ująć w jakiekolwiek statystyki, ponieważ większość pomocy
to pomoc nierządowa, a stricte od Polaków, bo to my z własnej nieprzymuszonej woli przyjmowaliśmy tych ludzi do siebie, do domów. Ale jeszcze jedno. Kto tu się spodziewał Łotwy i Estonii? Jak się okazuje, jeśli weźmiemy pod uwagę realną siłę ich gospodarek, to nawet te małe kraje przekazują więcej Ukrainie niż USA i Niemcy, zapewne nawet i razem wzięte. Tylko teraz tak szczerze, co to w ogóle jest za kłótnia? Czy tego typu wypociny polskich polityków są poważne? Czy tego oczekujemy od rządzących tym krajem elit, którzy decydują o naszych losach, żeby wykłócali się, który kraj więcej przekazał hajsu z naszych podatków na pomoc krajowi ogarniętemu wojną? Może przynajmniej w roku wyborczym i w tym potężnym kryzysie daliby sobie z tym spokój, choć poudawali, że interesują się własnymi obywatelami, Polakami. Ale czego ja oczekuję? Szkoda strzępić ryja, lećmy dalej. Jesteśmy w Görlitz, około 170 km od Wrocławia. Rozpoczynamy wielki test faktu. Sprawdzimy, ile zapłacilibyśmy za niektóre produkty. Zakupy w Polsce są ciągle wyraźnie tańsze niż w Niemczech. Wiele osób uważa, że ma to swoją cenę. Utarł się bowiem stereotyp, że produkty sprzedawane przez koncerny nad Wisłą są gorszej jakości, ale ile w tym prawdy? Dziennikarze Business Insider pojechali do Niemiec i prześwietlili etykiety. Inflacja w Polsce rośnie zdecydowanie szybciej niż w Niemczech. Jednak zakupy po naszej stronie są ciągle wyraźnie tańsze, o czym pisano niedawno. Czytelnicy Business Insidera zwracali uwagę natomiast, że może to wynikać z faktu, że produkty sprzedawane w Polsce są gorszej jakości niż te, które są dostępne na półkach w niemieckich sklepach. To stereotyp, który funkcjonuje u nas od dekad. Ciągle jest przecież mnóstwo sklepów w polskich miastach, które oferują artykuły z Niemiec, głównie chemię, ale też bardzo często produkty spożywcze. To jak jest z tą dyskryminacją Polaków? Stereotyp czy fakt? Business Insider zrobił zdjęcia niemieckim etykietom i potem porównał je z tymi polskimi. Może składy są w Polsce gorsze, może w polskiej czekoladzie jest mniej czekolady niż w niemieckiej, a może Polak spożywa więcej na przykład oleju palmowego niż Niemiec. Są produkty, które są dostępne niemal pod każdą szerokością geograficzną, na przykład napój Coca-Cola. Etykiety w Polsce i Niemczech wyglądają identycznie, a co ze składem? Niemiec w swojej coli wypija na przykład kwas fosforowy czy barwnik E150D. Jeśli spojrzymy na polską etykietę, mamy to samo. Czy niemiecka czekolada może być bardziej czekoladowa niż polska? Wzięto pod uwagę Milkę, bo można ją dostać w jednym i w drugim kraju. Znowu, składy są identyczne. Sprzedawana w Polsce czekolada powinna mieć przynajmniej 33% masy kakaowej. Na niemieckiej etykiecie jest dokładnie to samo. A co z popularnym ketchupem Heinz? Znów etykieta wygląda tak samo. Producent zapewnia, że na 100 gramów produktu użyto 148 gramów pomidorów. Można to przeczytać na etykiecie polskiej, jak i niemieckiej. Czasem zapewne, aby uprościć logistykę, do obu krajów trafiają takie same produkty, z takimi samymi etykietami w języku niemieckim. Polskie informacje znajdują się natomiast na naklejkach. Taką strategię stosuje na przykład sieć drogerii Rossmann. Dziennikarze Business Insider próbowali porównać składy na przykład soczków dla dzieci HIP. Okazało się to bezcelowe, po prostu butelki polskie i niemieckie też są identyczne. Są w Polsce produkty, które wyglądają prawie identycznie jak te, które można dostać w Niemczech. Prawie. Robi tu jednak pewną różnicę, choć niekoniecznie świadczy to o dyskryminacji polskiego konsumenta. Przykładem może tu być makaron tortellini firmy Rana. Na pierwszy rzut oka polskie i niemieckie opakowania są identyczne. Polak dostaje jednak makaron z szynką i serem, a Niemiec tylko z szynką. Nie znaczy to, że producent gorzej traktuje Polaków. Być może mamy nieco inne upodobania i bardziej lubimy ser niż Niemcy. Potrafią się też różnić wielkości opakowań. Tyczy się to na przykład napojów gazowanych. Niemieckie butelki są nieco innej objętości niż te polskie. Znowu wynika to pewnie ze względów marketingowych, a nie z gorszego traktowania Polaków. Kilka lat temu zaczęto szeroko krytykować producentów za stosowanie niezbyt zdrowego oleju palmowego. Pojawiły się też informacje, że w Polsce łatwiej znaleźć produkty z tym składnikiem. Trzeba zaznaczyć, że ten olej występuje coraz rzadziej, natomiast ciągle można znaleźć zawierające go produkty. Weźmy chipsy Pringles. W składzie znajduje się olej palmowy, ale tyczy się to zarówno opakowania polskiego, jak i niemieckiego. Ta sama sytuacja dotyczy innych produktów z tym składnikiem. Płatków Lion Cereals, czekoladek Mercy czy czekolad Rita Sport. Natomiast już chipsy Lay's oleju rzepakowego nie mają ani po jednej stronie Odry, ani po drugiej. W polskim sklepie kosztuje 40 zł, natomiast w niemieckiej sieci 24 zł. No i okej, zacznijmy od tego, że Business Insider nie jest to polski serwis, tylko właśnie niemiecki. Idąc za Wikipedią, Business Insider, serwis internetowy założony w 2007 roku, jego właścicielem jest niemiecki dom wydawniczy Axel Springer.
Polska wersja językowa powstała w 2016 roku, a za jej wprowadzenie, zbudowanie redakcji i wdrożenie serwisu odpowiadał Tomasz Bonek, wcześniejszy wieloletni redaktor naczelny i współtwórca sukcesu many.pl. Czy ma to wpływ na to, że wyniki badania mogą być nierzetelne i celowo wybrali na przykład produkty, które stawiają Niemców w komfortowej sytuacji? Nie wiem. Jednak warto zauważyć, że zwrócili uwagę na to, że w Polsce dalej jest taniej niż w Niemczech, ale już na przykład na to, że w niemieckim Lidlu w Niemczech dalej zarabia się więcej niż w niemieckim Lidlu w Polsce, już nie. Co więcej, usilnie twierdzą, że to krzywdzący dla Niemców stereotyp, sugerując, że nie ma to zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiecie, nie? Że to głupi Polacy sobie ubzdurali, bo tak naprawdę nienawidzą Niemców i muszą sobie wkręcać, że ich produkty u nich są lepsze. No cóż, sprawdźmy to. Proszę bardzo. Czy oryginalne produkty z Niemiec są rzeczywiście lepsze? Walkik to sprawdził. Walkik porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej. Przebadał w tym celu 101 produktów. Zdaniem urzędu istotne różnice dotyczyły 12 z nich. Polskie chipsy marki Crunchips są na przykład smażone na oleju palmowym, a niemieckie na słonecznikowym. No i dalej w artykule jest wymienionych wiele produktów, które porównał Walkik i wprost stwierdził, że składy się różniły. Ale czekajcie, bo teraz jest najlepszy artykuł, jest autorstwa, proszę Państwa, nie mam tu werbli, ale mam inne dźwięki, autorstwa Business Insidera. Także tego. Idziemy dalej. Popatrzmy dla odmiany na polityka, który na Polsce się wzoruje. Standing before you because we are going to finish what we started. We started something that was America. Były prezydent USA Donald Trump wygłosił przemówienie podczas konferencji Konserwatywnego Komitetu Akcji Politycznej CPAC w Oxon Hill w stanie Maryland. Zasugerował zakończenie finansowania zbrojeń dla zaatakowanej Ukrainy i obiecał m.in. program prodemograficzny. W trwającym ponad 100 minut przemówieniu były prezydent zwrócił się do uczestników i do głównego tematu swojej kampanii wyborczej w 2016 roku. Określił siebie jako outsidera walczącego o zwykłych Amerykanów, których nie można kupić ani kontrolować. Donald Trump złożył wiele obietnic od limitów kadencji członków kongresu po koniec staczania się do kosztownych, niekończących się wojen, co jest zgodne z dążeniem jego sympatyków do zaprzestania finansowania zbrojeń dla Ukrainy przez USA. Promował także plan budowy miast wolności z niewykorzystanej ziemi w USA i przyznanie rodzicom bonusów na dzieci, aby dać impuls do nowego wyżu demograficznego. Zaatakował też własną partię, celując w wielu republikanów, w tym kochającego Chiny polityka Mitcha McConnella. Jego żona jest Azjatką, byłego mówcę Paula Ryana, który obecnie zasiada w zarządzie Fox News, i tak zwanych Rhino, republikanów tylko z nazwy. Kiedy zaczynaliśmy tę podróż, mieliśmy partię republikańską, którą rządzili dziwacy, neokonserwatyści, globaliści, fanatycy otwartych granic i głupcy, powiedział były prezydent USA. CPAC, coroczna konferencja polityczna konserwatywnych aktywistów, tradycyjnie jest sprawdzianem bazy partii i poligonem doświadczeń dla przyszłych kandydatów na prezydenta, którzy chcą poprawić swój wizerunek. Gazeta The Sydney Herald odnotowuje, że w tym roku potencjalni kandydaci partii republikańskiej, tacy jak gubernator Florydy Ron DeSantis i były wiceprezydent Mike Pence, postanowili pominąć trzydniowe wydarzenie, podkreślają też powiększającą się przepaść w partii po zeszłorocznych wyborach śródokresowych. We had a Republican Party that was ruled by freaks, neocons, globalists. Dalej jeszcze wspominane są dalsze oświadczenia Trumpa, tu cytując serwis Wprost, z którego pochodził ten artykuł. W lutym tego roku Trump obiecywał, że jeśli zostanie ponownie wybrany na prezydenta USA, jeszcze tej samej nocy zadzwoni do Załańskiego i Putina i zaproponuje spotkanie. Dodał, że dzięki temu w ciągu 24 godzin będzie możliwe osiągnięcie porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. No i teraz tak, wszystko spoko, generalnie widać, że wrócił do żywych i nawet social media zaczynają go odbanowywać, choć z pierwszym tweetem czeka pewnie do okresu stricte przedwyborczego, ale ludzie, program prodemograficzny przy pomocy czegoś a la 500+, no, sprawdzone rozwiązania warto wykorzystywać. To na pewno im poprawi dzietność. Tak jak to się wydarzyło w Polsce. Lećmy dalej. Panią w dniu wczorajszym,
Jednakże rozumiem, że też przełożyła pani rozmowę z powodu braku czasu, tak? Tak. Z jednej rzeczy możemy być dumni. Świadomość Polaków na temat oszustw diametralnie się zwiększa. Ignorujemy już boty pytające o fotowoltaikę, SMS-y o nieopłaconych paczkach wpadają do folderu spam, a i częściej stosujemy weryfikację dwuetapową tam, gdzie przechowujemy najbardziej wrażliwe informacje. Niestety oszuści dalej jednak wymyślają kolejne metody wyłudzania pieniędzy, o czym przypomniał niedawno jeden z banków. Warto tu kierować się dość prostą zasadą. Nawet jeżeli jakikolwiek bank dzwoni do użytkownika konta, pracownik nie ma prawa pytać czy takie detale jak dane logowania do bankowości elektronicznej lub kody BLIK. Zdecydowanie powinniśmy też zakończyć rozmowę, gdy pojawi się prośba o zainstalowanie takich aplikacji jak TeamViewer, QuickSupport lub AnyDesk. PKO Bank Polski przypomina swoim klientom, że ten nigdy nie wymaga od nich instalacji dodatkowych aplikacji, które miałyby pomóc w zarządzaniu bankowością elektroniczną. Warto pamiętać o tym, aby, jeśli nie jesteśmy pewni, nie instalować programów z innych źródeł niż sklep Google Play. Nietypową historią ostatnio podzielił się Krzysztof Micielski, youtuber znany jako Energik. Jedna z najnowszych taktyk bankowych oszustów zakłada dwa etapy, które mogą uśpić czujność mniej zorientowanych osób. Ktoś podaje się za pracownika banku i informuje o nieautoryzowanej próbie wzięcia kredytu na nasz PESEL. Oczywiście to kłamstwo, więc zadaje nam pytanie o to, do jakiego banku zgłosić tę próbę. Warto zauważyć, że ani razu nie pada pytanie o dane osobowe lub wrażliwe. Drugi telefon już podszywa się pod bank, jaki podaliśmy przy pierwszej rozmowie. Tu już mamy pytanie o weryfikację danych, podawanie loginów, haseł. Celem zabezpieczenia na przyszłość nic nie podajemy i grzecznie lub nie rozłączamy się. Dlatego też przypominajmy starszym i młodszym członkom rodzin, znajomym, przyjaciołom, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą bezmyślne zaufanie w sieci, ale też i poza nią. Że trzeba przełożyć, tak? Że nie mogłam rozmawiać, bo nie byłam przy komputerze. Mam wrażenie, że autor tego bloga żyje w jakiejś bańce własnych przekonań. Jeśli wszyscy Polacy by ignorowali spam i naciągaczy i wszystko wchodziło do folderu tego spamowego, już nie odsłuchiwalibyśmy tych wiadomości z robotów, które puszczają nam te regułki, które są wcześniej nagrane i nikt by się na to nie nabierał, to myślicie, że dalej czytalibyśmy w internecie o tym, że znowu kolejne osoby zostały oszukane? Więcej, czy dalej takie oszukańcze interesy by w ogóle istniały? No chyba nie za bardzo, bo przecież one też kosztują. PKO Bank Polski przypomina swoim klientom, że ten nigdy nie wymaga od nich instalacji dodatkowych aplikacji, które miałyby pomóc w zarządzaniu bankowością elektroniczną. I tutaj dokładnie tak tydzień temu mieliśmy taką podobną sytuację, że to my załatwialiśmy coś w PKO z drugiej strony i mieliśmy do tego celu zainstalować aplikację ICO na telefonie. Także tego. Generalnie uważajcie na siebie i nie wierzcie naciągaczom z internetu, którzy będą próbowali was co chwilę naciągać na, nie wiem, klikanie w jakieś przyciski, udostępnianie linków znajomym i tak dalej. Dlatego na koniec zachęcam was do kliknięcia przycisku subskrybuj na dole i udostępniania tego filmu znajomym. No i heja.